Cześć, ja jestem Paula i witam się z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z vlogiem. Znowu ostatnio tak fajnie mi się właśnie nagrywa vlogi, więc stwierdziłam, że dzisiaj też zacznę kolejnego. I tym razem będzie taki weekendowy, myślę, vlog. Ostatni się przyciągnął praktycznie do tygodnia, natomiast ten myślę, że będzie taki weekendowy. Na sam początek jednak zachęcam Was do zostawiania łapek w górę. Oczywiście też subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem. No a dzisiaj lecę za moment na miasto, bo muszę poszukać prezentu dla mojej przyjaciółki. Jutro jedziemy właśnie do Torunia po południu do niej na urodziny, więc mam nadzieję, że bardzo, ja wiem, że bardzo miło, fajnie spędzimy czas, w końcu zobaczymy się też całą paczką ze wszystkimi znajomymi, bo no jednak każdy ma tam jakieś swoje życie i nie zawsze możemy się wszyscy razem spotkać, a to jest bardzo fajna okazja, żeby właśnie wszyscy razem się zobaczyli. W planie jest oczywiście jakaś tam kawiarnia, kręgle, więc może coś uda mi się nagrać, więc zobaczycie, bo wiem, że Edyta też ogląda, więc będzie miała chociaż fajną też pamiątkę z tego. No dobra, dobra, ja lecę na miasto zobaczyć, czy coś uda mi się fajnego jej kupić. Ogólnie nie mam za bardzo pomysłu, myślałam o jakiejś bransoletce albo kolczykach. Coś takiego drobnego, żeby po prostu miała taką pamiątkę i żeby to jej po prostu tak przypominało o naszej przyjaźni, no, żeby tak, taki sentyment był do tej rzeczy, o tak, żeby miała po prostu to na długo, więc jeśli uda mi się oczywiście coś kupić, to też Wam pokażę. Udało się nam na szybciutko kupić właśnie prezent, tutaj go mam i pokażę Wam, co takiego tutaj mamy. Oczywiście coś słodkiego musi być, zawsze lindorki. No i wzięliśmy, zdecydowaliśmy się właśnie na kolczyki srebrne. Tak one się prezentują. Mam nadzieję, że jej się spodobają, że trafiłam w gust. Takie delikatne, świecące. Mam nadzieję, że będą ok. Hejka, hejka, mamy kolejny dzień. Ja w sumie już się ogarnęłam, zaraz się zbieramy na urodziny. No, jak widzicie, już się pomywam, zaraz pokażę Wam, co takiego ubieram. I lecimy! Właśnie wykonałam sobie nowe paznokcie, zaszalałam i dodałam właśnie takiego brokatu. Możecie zobaczyć, on tak fajnie się właśnie mieni, więc naprawdę, naprawdę super to wygląda. Tak na szybko pokażę Wam, co zużyłam w ostatnim czasie. I tak, tutaj mam płyn micelarny z Basic Lab i również z Basic Lab żel oczyszczający do mycia właśnie twarzy. Jeśli chodzi o ten płyn micelarny, to jest mój must have. Używam go od bardzo, bardzo dawna i praktycznie zawsze staram się go mieć. Żel oczyszczający do mojej bardzo suchej, problematycznej skóry tak średnio, ale zużyłam. Później tutaj mamy olejek z Isany, oczywiście do mycia gąbeczek, też wiadomo od lat używam. Lady's Peak Stick, ten w żelu też spoko, jednak bardziej wolę ten do białych i czarnych ubrań, nie było, kupiłam ten. Spełnił swoją funkcję, ok był. Moja ukochana, najlepsza na świecie pasta do zębów z Rapid White. Ostatnio dość ciężko ją dostać, ale jest naprawdę fajna. Polecam.
Tutaj też mam szampon, w tą stronę może z Panty. Nim robię takie pierwsze mycie włosów i też od lat super mi się sprawdza. Później mam krem do twarzy z takiej marki. Dostałam go od mojej kosmetyczki i naprawdę jest super. Też polecam, fajnie nawilża, odbudowuje Wam barierę hydrolipidową, więc to też jest bardzo, bardzo fajne. Polecam. Możecie go kupić na Allegro, ja tam przynajmniej zamawiałam. I mam już kupione kolejne opakowanie. Tu kupiłam sobie żel do mycia z Mixa, ale no był ok, jednak wolę ten Johnsona zdecydowanie. No i też tutaj z Basic Lab emulsja do mycia twarzy, też mój must have, zawsze musi być. Jeśli natomiast chodzi o takie produkty chemiowe do prania, nazwijmy to tak, mam tutaj dwa produkty z Dilsa. Zdecydowanie wcześniej bardziej podobał mi się ten różowy zapach, to są kuleczki zapachowe właśnie takie do prania, ale ostatnio jakoś polubiłam nawet ten zielony, więc polecam przetestować. Są całkiem fajne, fajnie pachną i dość niska cena. Natomiast w Action można kupić te. Osobiście jednak wolę te różowe. Nie było wtedy, więc wziąłam niebieskie, ale też są całkiem, całkiem spoko.